Tu jest zjazd do na Szaniec Hubala. 1,8 km jest droga, pięknie zrobiona. Kiedyś tu było wszystko zarośnięte, to jest trasy Radom Tomaszów przez Odrzywo Poświętne. Widzę, jakie samochody wracają. Tam jest pięknie teraz zrobione, warto to odwiedzić. Nie no, ja już 17 raz jestem tutaj, jak wiesz. I oto właśnie grupa miłośników historii. To są z niedawno, jak poznałem, z Pon Mogielnicy. Piękni chłopcy, piękne dziewczyny i cudowne motory mają. Także do zobaczenia na tym. No i tu, o, to jest oddech. Good luck! Tak. Odjechali. Tu właśnie wracają ci młodzi ludzie, a ja wracam do Szańca, widzę następny, gdzie tu przyjechali, pokażę troszeczkę więcej, tu wiele informacji przybyło. To piękne miejsca, młodzi ludzie odwiedzają, to jest bardzo istotne. Widzę, że tu odwiedzają jednak. To jest piękna pogoda, niedziela 10 lipca. Młodzi i rodzice z dziećmi. To piękne. To zawsze się palą świeże znicze i kwiaty. A tam jest lista jego żołnierzy, których później nagram oczywiście. To było imię jego konia. Demon. No, tu jest widok od frontu. Właśnie wejście. To jest niedawno, od kilku lat zrobione. To pierwsze w Kubalczycy 1939-40. To są nazwiska wszystkich jego żołnierzy. To pan tu szuka swoich? No ilu pan naliczył? 9 razy 33. O, sporo. 27. 297. Tu brakuje wino. 3, 4, 5, 6. 6. 297 przez 27. 324. Pięknie. 324 na.
Do 30 kwietnia 1940 roku zginął w walce major Henryk Dobrzański, Hubal. Niestrudzony bojownik o niepodległość Polski. W 1918-20 roku człowiek prawy, sławny jeździec, wielki patriota, wierny przysiędze wojskowej, niezłomny obrońca ojczyzny. Cześć jego pamięci. Jak przy skoku trzeba rzucić serce za przeszkodę, to tam wszystko napis mówi. Ta tablica kamienna była w 1990 roku murowana. Tak wygląda ten obalisk, saniec od środka. To ludność miejscowo ułożyła właśnie z tych kamieni. Teraz już tu wyrosły świerki. Dwa i z przodu też są trzy. W tym miejscu wtedy ten las, mówili, że to młodnik. Mam nadzieję, że to te właśnie tutaj drzewa, które stoją, były świadkami tamtego zdarzenia. I szumią i opowiadają, co tu się wydarzyło wtedy. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Tu z daleka panie przyjechały? Opoczno. To bardzo dobrze, bo ja z Ameryki.